Hej Bartuś, gdzie dzisiaj jesteśmy? Dzisiaj jesteśmy na Zalewie Zamborzyckim. Przyjechałem głównie połowić, w sumie tylko połowić na macza. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam swój sposób łowienia, taki bardziej dzisiaj planuję mniej łowić, a bardziej postawić tam merytorykę. Wiadomo, że jak będą ryby, to będę je naparzać, jak nie będzie ryb, to nie będę łowił, ale chciałbym Wam pokazać moje zestawy i podejście do łowienia na odległościówkę. I może Was utwierdzę w przekonaniu, może Wam pokażę coś nowego. Zobaczymy, czy Wam się spodoba. Teraz bym chciał zacząć od domoczenia zanęty. Ogólnie jestem taką osobą, że na ogół zanętę domaczam dzień wcześniej, ale wczoraj nie było czasu. Postanowiłem zrobić to dzisiaj. Tu mam wodę, zanętkę. Na dzisiejsze wędkowanie przygotowałem jest brima czarnego. No już tutaj mamy teoretycznie zimne noce, a Zalewka też takie jest łowisko, kurde, w miarę trudne według mnie. No i tego dam z pół kilograma. Mam około 600 gram, już, że tak powiem, aktywa, którego używałem gdzieś, a tak powiem, wiadomo, że zanęty trzeba, jak się łowi, to trzeba zamknąć, także miałem zataśmowaną. Szybko to zaraz przejadę wiertełkiem. To jest dobre stanowisko, mam od razu także trzeba dbać o porządeczek. I co, dodam jeszcze garść kokobelże, mimo tego, że w GST Brimie sporo tego jest, ale myślę, że tu nie zaszkodzi. Taka garść. I garść Epicane. To już miałem otwierane, tego jeszcze nie miałem, Epicane otwierane, no i tak to wygląda. To rozmieszam. Wyszła taka mieszaneczka. Gliny, których dzisiaj będę używał, wziąłem 6 paczek, ale pewnie rozrobię sobie 5, zrobię sobie jedną paczkę ziemi, dwie paczki rozpraszające i jedną paczkę wiążące, chociaż jeszcze w sumie się zastanawiam nad tym, także pogruntuję i będę robił gliny. Najpierw domoczę zanętę, bo to jest, że tak powiem, pierwsza, najważniejsza. Woda to jest jeszcze wrzątek. Widzicie, że wody to ja nie szkoduję do pierwszego moczenia. Prawie wyszła, że tak powiem, no uklejowa to może nie, ale zanęta to odpija wodę. Wiertarką bym to zrobił, ale nie chcę Wam uszpecać słuchania. Pierwsze moczenie i tak uważam, że jest tylko po to, żeby doszły składniki. Drugie moczenie się liczy, bo w drugim chcemy zobaczyć, jaką konsystencję chcemy osiągnąć. No i tak to wygląda. Przystępuję do szykowania sprzętu, kosza. Teraz chciałbym Wam pokazać, jak gruntuję. Tu mam spławik 14-gramowego slajdera. Tu mam do niego zamontowaną kulkę, która jest od początku tego sezonu zaciśniętą, plus 3 śruciny, żeby mi tak wyważała spławik, żeby mi wystawiało tylko i wyłącznie czerwona antenka. Tu mam założonego dużego quick snapa odgiętego, żeby też łatwo mi było tu zaczepić zestaw. I jak zestaw mam, załóżmy, w toni, załóżmy, jak to jest, to nie dotyka dna, wtedy normalnie mi się pokazuje antenka czerwona, ale jeżeli dotknie to już dna, to obciążenie, wtedy pojawia mi się czarne albo nawet cała rurka. I przystąpimy do gruntowania. Wy tego pewnie nie będziecie widzieć, ale możecie mi zaufać, bo też nie będę łowił jakoś mega blisko, a nie mam nie wiadomo jakiego aparatu. Zobaczcie, jaka zielona woda. I widać, że zestaw jest, że leży na dnie obciążenie, bo wystaje mi około 20 kilku centymetrów spławika. No niestety w naszym aparacie pewnie tego nie będziecie widzieć. Może niedługo. Może niedługo, ale akurat no, zastanawiamy się nad nowym sprzętem, także na pewno jakość nagrywania się polepszy. I teraz obniżam grunt od 20 kilka, albo od 30 centymetrów, żeby się upewnić, czy jak to wygląda. I na podstawie metoda prób i błędów, tu też
Zestaw mam na klipsie, ale to później, jak podczas łowienia, wam opowiem, dlaczego tak robię. O, już widać tylko czerwoną anteneczkę, czyli teraz delikatnie podnosimy grunt. Mamy dystans zaznaczony, bo w domu obrałem akurat zalewny bożycki, to pod względem dna znam w miarę, także mniej więcej wiem, czego się spodziewać. Podniosę jakieś 5-7 cm, bo już będzie to na granicy, że tak powiem, wszystko błędu. I zobaczę, jak to wygląda. I po prostu trzeba oddać tych rzutów około 5-6. Później trzeba poustawiać grunt na innych wędkach. Dystans mam zaznaczony żółtym markerem. Jeszcze odrobinkę. Staram się dosłownie zrobić to z maksymalną precyzją. No do, że tak powiem, do jakiegoś centymetra dwóch błędów. Uważam, że na maczówkę to jest i tak bardzo dobra granica błędu. O, widzicie, znaczy nie widzicie, zaufajcie. Widać około, widać to ten czarny odcinek, czyli jest jakieś od 5 do 3 cm na dnie. Obniżamy tą ilość, tą głębokość. Automatycznie będziemy mieli na styku. Przeniesiemy grunt na inne wędki, na których już mamy ten sam dystans zaznaczony i dzięki temu mamy bardzo precyzyjnie wygruntowane stanowisko. Raz, a dwa. Jest jeszcze jedna zaleta tego systemu. Dokładając sobie dosłownie gruntu o jakieś dosłownie 10 cm, mam automatycznie zrobioną boję do nęcenia, która to mi zalega na dnie, przytrzymuje mi zestaw, rajeczego, jak jest dryf, i wystaje mi taka boja, załóżmy 40-30 metrów od brzegów, w zależności na jakim dystansie łowię, i automatycznie mam łatwiejszy punkt odniesienia do pierwszego nęcenia. Także uważam, że zestaw do gruntowania ze spławikiem typu slider jest bardzo istotną sprawą i bardzo nam to ułatwia łowienie po prostu. Teraz powinniśmy iść na styk. O, dokładnie wystaje centymetr czarnego i, że tak powiem, reszta czerwona nad wodę, czyli mamy, automatycznie wiemy, że już mamy. Tylko praktycznie to się opiera delikatnie o dno. Przepisujemy grunt na inne wędki. Zaraz wam pokażę też, jak to robię, bo to też ma znaczenie. Musimy sobie wszystkie wędki równo haczyki poukładać. I głównym obciążeniem decydującym jest ten ołów duży, czyli musimy mieć idealnie wszystko równo w linii. Ja uważam, i tak na macza to nie jest, że tak powiem, no na tyczkę jesteśmy w stanie wygruntować co do centymetra, na odległościówkę no nie da się tak zrobić tego mega, aż tak tego dokładnie. Dlatego teraz sobie układam te wędki wszystkie równo, jeszcze sprawdzę, żeby była no w miarę precyzja. Tu ten grunt przepisuję. Zobaczcie.
tak jak tam miałem, czyli centymetr. Tu przepisuję. 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 Automatycznie wiem, jaki mam grunt. Tu teraz do pierwszego nęcenia dorzucam te 10-15 cm, żeby wystawała mi boja. Teraz sprawdzam w innych wędkach, na jakim gruncie chcę mieć dany zestaw. Tu biorę spławiczek. To tu mam za mały grunt, chcę ten grunt mieć większy, czyli przegruntowywuję około 30 cm. Teraz biorę sobie kolejną wędkę. Tą wędkę też będę miał podobnie przegruntowaną. Po prostu będzie mniej na żyłce. A ten zestaw będzie przegruntowany o jakieś 8 cm na początkową fazę łowienia. Nie no, 8 nie. Z 10 zrobimy. W sumie 10, 8, jedna chwała. I tak to wygląda. Wszystkie wędki mam teraz przygotowane, ale jeszcze mam niewygruntowane w spławiki, bo nie wiem, ile spławika będzie mi wystawało, więc sobie ja to rurką zaraz wyreguluję. Tak to wygląda. Teraz wam chciałbym do dzisiaj mniej istotnych spraw przejść, ale do szykowania towaru. Przygotuję sobie 5 paczek gliny. Będzie to łącznie, robię to na 2 wiadra, żeby po prostu wiertarki nie zajeździć. Robię 3 paczki wiążącej, 1 paczkę rozpraszającej i 1 paczkę ziemi bełchatowskiej, żeby to zabarwić. Zanęta, tak jak wam wcześniej mówiłem, musi dojść. Już doszła, że tak powiem. Zaraz jak skończę robić glinę, tak zrobię tą zanętę, domoczę, żeby zrobić po prostu właściwą mieszankę. Bo ta zanęta już się nie nadaje, żeby ją dodać do gliny, bo po prostu nie będziemy w stanie ulepić kuli, także. A raz, że też ja lubię mieć to w miarę tęgie, bo lubię tak łowić. Tak to wygląda. Tu glinkę sypię, rozsypuję na 2 wiadra, tak jak mówiłem wcześniej, żeby szanować sprzęt. No i ziemię bełchatowską do zmiękczenia, do wilżenia i do barwienia. Tak to wygląda. Zamerdam, domoczę i myślę, że będzie git. Woda przyjechała jeszcze ze mną z Częstochowy. Teraz wam pokażę fajną rzecz. Patrzcie, jak woda zmienia kolor. Mamy taką samą tu mieszankę i taką samą tu. Tu dolałem wody, a tu jeszcze nie dolałem. I to jest, z tego się nie da nic zrobić, a z tego ten. Także to też warto na takie rzeczy zwracać uwagę. No i przy okazji, ja tak lubię często mieć, jednolity kolor będzie mieszanki i zanęty, także nie będzie w ogóle widać, czy tam jest zanęta, czy nie ma. Także ja lubię tak łowić właśnie, że mam to jednolite ryby, wtedy mam wrażenie, że się wygodniej czują w tym towarze. Bliźniaczy przesypiemy, żeby to wyrównać. Pomieszam tak z grubsza, bo i tak to będę zaraz przecierał. Tak to wygląda. Domoczę jeszcze zakrętę.
Tu już raczej też nie będzie bez większych kalkulacji. Pach. Pokażesz konsystencję wszystkiego? Oczywiście, kochani. Patrz. Widzicie, jakie to jest tęgie? No jest tęgie. Pokaż jeszcze glinkę. Glinka jest delikatniejsza, ale to właśnie o to chodzi, że dzięki temu, że glinka jest delikatniejsza, będę mógł ładniej robaki w niej rozprowadzić. To jest tak według mnie. I teraz zrobię mieszaneczkę sobie. Albo zrobię to może, kurde, na oko. Chcę sobie zrobić mieszankę gliny do zanęty 1:1 i samą glinę do podawania dużych ilości robaków, bo wiem, że sporo jest małych leszczyków tutaj, ale też wiem, że zanęta jest potrzebna na te większe. I chcę po prostu zrobić tak, że będę miał tęgą mieszankę, w niej praktycznie nie będę w ogóle dawał robaków, żeby to w ogóle nie widowało, a robaki będę podawał w glinie. I sobie zrobię mieszankę tą 1:1. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, trzy i cztery. To jeszcze dodamy. I to rozmieszam. Z fermentacją zobaczyliście, że nie przesiałem gliny przed dodaniem do zanęty. Zwykle bym przesiał, ale jestem na rybach, nie chce mi się trochę, bo to też jest upierdliwe. Wolałbym zarzucić wędkę 5 minut wcześniej i łowić ryby, a nie bawić się w przecieranie. I tak mi się długo z tym schodzi. Już mam mieszankę gotową, teraz to rąbne na trójce sicie. Glinę mam też taką. I wiecie co? Jeszcze ja ją delikatnie sproszę, bo czuję, że trzeba. W razie czego mam jeszcze takie gliny rozpraszającej. Jeżeli będzie taka potrzeba, to po prostu, żeby ją tam na macza wrzucić i kupić ryby, to dodam to po prostu albo do mieszanki, albo podam samą, ale to wątpię, żeby... Większym problemem będzie selekcja ryb według mnie dzisiaj niż... Boję się, że małe ryby nas zjedzą, tak powiem szczerze. Teraz Gosiu chyba odpuścimy widzom, że tak powiem, oglądanie, bo będę to wszystko przecierał, to mi się zejdzie z 15 minut, a raczej nie wydaje mi się, żeby ktoś był takim czymś zainteresowany jak tarcie gliny i mieszanki. Teraz siedzę na łowisku ja. Teraz zacznę łowić ryby. Żartuję. Pokażę wam tylko, jakie Bartek ma tutaj robaczki. Tylko patrzymy. O, jakaś ochoteczka. No, ładniutka. Tu, nie, jakieś żółte robaczki. Nie znam się na tym, ale wam pokażę żółte. O, to są różowe. Kto się zna, to wie. Ja nie wiem. Ja nie wiem, coś tu zamierza gotować na tej wadze. Nie wiem, o co chodzi. A tu... Nie wiem. Chyba mówi na to kaster. Coś ten deseń. A tu jakieś dżownice. No, to na razie. Coś mówiłeś? Co ty się tu u mnie kręcisz na łowisku? Co? To, że zamierzam łowić. Kurde. Wynocha. Nie wykalkulowałem tego. Kochanie, jakby to były, nie wiem, baty po 2 metry bym ci dał, po 3, ale odległościówek to się boję. Może nie róbmy, wiesz, nie róbmy może takich sytuacji. Kochanie, towarów, tu Gosia widzę wam. Na minutę nie można stanowiska zostawić, bo ona od razu coś tam widzę, kombinuje. Już chcę łowić. Słuchajcie, prosta piłka. Do mieszanki idzie tylko kaster. Do gliny idzie. Jokers, około 200 gram. Gram. 25 gram ochotki.
Setka kastera. Teraz wam powiem, o co chodzi. Ogólnie na macza warto, żeby szleć tymi samymi masami kulek na dany dystans. I widzicie, mam glinę i zanętę. Glinę 1 do 1 z zanętą i samą glinę. I ważne jest to, żeby zrobić taką masę kul, żeby ta kula gliny ważyła tyle samo, co kula mieszana. Dlatego jest do tego właśnie jest ta waga, którą wam Gosia pokazała. Wcale nie będę nic pichciał, znaczy będę pichcił, ale dla rybek. Szkoda, myślałam, że dla mnie coś ugotujesz. Kochani, no dobrze. Ja wiem, że w kuchni to raczej tylko jem. Zobaczymy w przyszłości. Zresztą widać po mnie. Nie martwcie się, ogarnę go. Także słuchajcie, póki jeszcze jestem z Gosią tak mniej, że tak powiem, zwięźle, tak jeszcze mogę chodzić na ryby. Sami widzieliście, sami jesteście, sami widzicie, jak to wygląda, także nie polecam. I tak, mam, jak przeszliśmy do tych kulek i tego wszystkiego, to zaraz wam coś pokażę. Mam trzy rodzaje proc. Zielonymi gumami. Pokaż gumę, Gosiu. I to jest proc na 35 metr do strzelania. Do 35 metra. Tu mam proce z czarną gumą, tu mam do 40 metra strzelania. I tu mam proc z czerwoną gumą. To mam do 30 metra. I dany dobieram sobie dany ciężar kuli. W tym przypadku, kurde, powiem wam szczerze, że się strzelałem, chyba pójdę w duże kule dzisiaj i będę łowił tak około 35 metra. I w sumie nadaje się do tego i proca zielona, i ta proca czarna. I jakbym strzelał zieloną, bym musiał lepić kulki wielkości 110 gram. A, że będę strzelał, chyba że mi waga nie działa, także wtedy mamy problem. A jak będę strzelał tą procą z czarną gumą, to wtedy użyję kul wielkości 130 gram. I na tym to wszystko, że tak powiem, polega. Ja przystępuję do lepienia kulek, strzelenia, do nęcenia i po zanęceniu będę miał chwilę czasu, żeby omówić wam wszystkie zestawy do odległościówki, jakie na dzisiaj przygotowałem. I jak do tego podchodzę, bo tu mam taki fajny, może Gosiu pokazać, tu mam tak fajne zestawy do odległościówki porobione, ale zaraz opowiem o tym za chwilę, jak po nęceniu. Łowisko już mamy zanęcone. Nie pokazywaliśmy wam tego, bo to pokazujemy zawsze. Gosia stwierdziła, że nie ma sensu. Jak coś, to miejcie pretensje do niej. Słuchajcie, chciałbym wam pokazać moje przemyślenia dotyczące zestawu do odległościówki. Otóż, tak jak mam dzisiaj przygotowany zestaw, to jest akurat umowne. Bo zaczynam od przyponu 30 cm, akurat na najcięższym zestawie mam przypon 30 cm. Tu mam Quick Snapa, to się nazywa Quick Snap. Wiecie co, ja to gdzieś tu mam, to wam pokażę po opakowaniu, jak to wygląda. Akurat w traperze się to nazywa łącznik feder, to jest coś takiego. Tu stosuję łącznik feder, trzy śruciny, ale może będą cztery w trakcie łowienia, może będą dwie, może będzie to rozrzucone, nie wiem. To jest na razie umownie. I tu wam fajny patent pokażę, patrzcie. Tu mam taki odcinek żyłki, to jest metr, nie? I tu też mam quick snap. Czy łącznik feder. Nas ma wiele. Chodzi o to, że dzięki temu odcinkowi jestem w stanie zdjąć to i sobie założyć na przykład 2-gramowy zestaw, jeżeli mi coś nie pasuje w tym 3-gramowym. A jak mi pasuje, to go zostawiam. I to mi zajmuje tyle, co zmiana przyponu. Ale zalet tego nie chciałbym opowiadać wiele. W sensie, to jest jedna z zalet, ale mam jeszcze jedną zaletę. Plączemy ten odcinek, zakładamy drugi, mamy to samo obciążenie, bo oczywiście ja tu sobie wymyśliłem taki patent do odległościówki właśnie, że mam tu porobione obciążenia.
3 gramy, 2 gramy, 1,5 gram do odległościówki na przelot. I to mam zrobione na zwykłej żyłce 0,18 do wiąza... zwykłej, najzwyklejszej żyłce 18, klasycznej, przezroczystej. I ja plążąc taki zestaw, biorę sobie taki sam odcinek jak ten, metrowy na przykład, sobie w chwilę mogę zmienić zestaw. To tyle, ile przypon. Raz, że mnie to nie kosztuje wiele czasu przygotowywanie, bo na przykład sobie umownie zakładam sobie oliwkę 2 gramy, które są centrycznie zrobione, są dobre oliwki, i odpowiednią ilość śrutów szóstek. I ja już wiem, że te zestawy mam wszystkie, na przykład mam 3 zestawy 3 gramowe tu zrobione i wszystkie są takie same. Mogą się różnić tylko tym odcinkiem, bo ogólnie stosuję odcinek 1,20 m i metr, w zależności od potrzeb. Dalej przechodząc, i tu też jest trochę moich innowacji wprowadzonych. Widzicie też żyłkę. Też żyłka jest przezroczysta. To jest pewnie dla Was zaskakujące, ale dla mnie nie, bo ja mam osobiście wrażenie, że spławik latający po tej żyłce cały czas skrupulatnie ją uszkadza. I mam wrażenie, że te żyłki, przeławiają mi żyłki klasyczne do odległościówki grubsze, na przykład kiszone na kołowrotku, i zwykłe żyłki. Mam wrażenie, że na zwykłą, najprostszą żyłkę, tą samą, co ten zestaw dolny wiąże, zakładam stoper gumowy, taki jak ten, śrucinę i quick snapa. I do tego quick snapa mam zamontowany ten dolny odcinek i tak mam zbudowany ten zestaw. Spławik tam ma na takim łączniku, akurat spławik jest tu najmniej istotnym elementem, bo każdy ma jakieś swoje spławiki, swoje przemyślenia. I tu mam zawiązany stoper żyłkowy i też on musi być takiej długości, bo jeżeli go wciągamy na przelotki, to nie może być za krótki, żeby nam swobodnie przez te przelotki przechodził. Także ja mam taką zasadę, że teoretycznie im dłuższy, tym lepszy. No wiadomo, trzeba zachować zasadę. Według mnie minimum musi być 4 cm, żeby był dobry. I to wiąże ze zwykłej żyłki 0,16, to jest podwójny węzeł. I on mi się swobodnie przesuwa, nie niszczy mi żyłki i dzięki temu... dzięki temu zatrzymuje mi się spławik, bo do tego to jest. I odcinek żyłki, który tu mam, tej zwykłej osiemnastki, jest 7 metrów. Dochodzi strzałówka metr, łącznie mam 8 metrów strzałówki. Na kołowrotku mam żyłkę zwykłą do odległościówki tonącą, hikarę, naszą traperową. I teraz Was może trochę zaskoczę. To jest żyłka o grubości 0,148. I tu mam połączone węzłem... baryłkowym, strzałowym, nie wiem jaką ma nazwę. Wiem, że mi służy już od 2 lat, jestem z niego bardzo zadowolony i tak mam to wszystko zrobione, skonstruowane. Także polecam Wam takie rozwiązania. I pokazałem Wam, że mam odcinki zrobione do gotowe zestawy do odległościówki, ale ja poszedłem o krok dalej, bo nie mam tylko tych metrowych odcinków. Ale mam oczywiście jeszcze zestawy zrobione strzałówki. I urywam taki zestaw. Jestem w stanie sobie szybko założyć strzałówki tej 7 metrów, świeżej. Ściągam tylko to z krążka. I dosłownie w chwilę jestem w stanie taki zestaw zaadoptować do łowienia na zawodach, ewentualnie na prywatnych rybach. I tak to wygląda. Mam też zestawy zrobione na stałe, które też mam gotowe na tych łącznikach. O, tu można zobaczyć. Na tych krążkach. Tak to wygląda. Tu mam gotowe gumki, żeby tylko założyć łącznik. 0,5 grama w śrutach. Quick feather, łącznik feather, żeby po prostu... Także tu widzicie, że trochę sporo asortymentu federowego jest u mnie, bo wiadomo, te krążki służą do przechowywania przyponów federowych, a ja sobie stwierdziłem, że znajdę dla nich inne, znaczy stwierdziłem, no według mnie najlepsze, ułatwi mi to wszystko w porównaniu do drabinek, bo jestem, że tak powiem, zobaczcie, wszystko mam sobie wrzucone do jednej kasety, skąd tu poukładane, opisane, co mam, jakie mam strzałówki, że tu mam na przykład przelot, te dolne odcinki przelotowe, tu mam zestawy na stałe 0,5 grama, gram, tu mam zestawy na stałe 1,5 grama, strzałówki, wszystko widzę. A na jednym krążku mogę sobie zmieścić kilka zestawów do
tych dolnych odcinków metrowych, 1,20 m, i mogę sobie, a na jednym krążku mogę sobie zmieścić jeden zestaw na stałe lub jeden zestaw do łowienia strzała w odcinek 7 metrów. Według mnie to jest doskonałe rozwiązanie, radziłbym sobie Wam zrobić podobnie. Co tam, Bartek, złowiłeś? Co, Gosiu? Co tam złowiłeś? Leszczyka. Powiem szczerze, że ogólnie nad zalewem teraz jest bardzo powszechny problem z rybami, które przeszkadzają, takimi małymi leszczykami. Pewnie tam widzieliście, jakich ryb na Maczkapie połowiłem na zawodach, albo nie widzieliście. Ja wszystko wiem. No. Mamy kolegę. O. I trzeba łowić w ten sposób, żeby móc w ogóle coś złowić, to trzeba bardzo duże, przynajmniej żeby złowić leszczyka za 300, trzeba się nagimnastykować, żeby się przebić przez ryby po 50 gramów. Tak. Na tym to polega. Na przykład tą rybę złowiłem na gnojaka i na tak zbudowany zestaw. Co jest praktycznie nienormalne, że tak powiem, ale no, sytuacja zmusza nas do nowych rozwiązań, bo ryby są, a te małe nie dadzą się przebić i to jest właśnie sztuka. Minęło około pół godziny łowienia. Łowię na takiego niedużego gnojaczka i kilka ochotek na haczyku. Tylko gnojaka nie jedzą te małe, że tak powiem. O, tak to wygląda przynajmniej. W ten sposób. Zaraz to trzeba wymęcić. Też trzeba według mnie strzelać gliną z towarem, żeby unikać tych szkrabów. Kolejny leszczor. Tak, dało się. Takie fajnie. Małe ryby i trzeba je łowić na gnojaka, bo no nie ma innego wyjścia. Ile już takich większych masz? Trzy i dziesięć. Trzy większe i dziesięć. Szkoda się męczyć tym małym. No tak, to bez sensu. Jakby były zawody, tam te małe trzepał, ale że nie ma zawodów, no to wiadomo, że trzeba podejść inaczej do sprawy. Bawisz się znakomicie. No, jak zawsze na rybach. No? Minęło lekko ponad godzinę łowienia, trzeba domęcić, bo ewidentnie rybki przestały brać, nawet te małe już nie przechwytują. Więc domęcę dwiema kulami mieszanki, bez robaków. I czterema kulami takimi z towarem. I to jest też fajna sprawa, bo tymi dwiema będę się wstrzeliwał, a tymi będę już musiał celnie trafić. Także zobaczymy, czy mi się uda przejść tam, gdzie chcę. Całkiem w miarę strzelone, tak gdzieś półtora. 2 na 10. Nie, 2 na 10. Ale 2 na 10 w sensie, że poziom zadowolenia. Nie, myślę, że tak 6,5, 7 na 10, tak bym określił. Mhm. Zobaczymy, jak rybki na to zareagują. Na pewno szarańcza wskoczy momentalnie, ale mam nadzieję, że uda się przynajmniej tych większych złowić z 8 przez całe łowienie. No bądźmy dobrej myśli. No, Bartek coś holuje. Zaraz zobaczymy, co. Piąty albo szósty leszczyk. Większy. Tych małych nie liczę. Wyżej niż kilkanaście. Ale staram się ich nie łowić. Wszystko mi się zaplątało. No i fajnie. No i fajnie, dokładnie. Właśnie, no i fajnie. Zobaczcie. No ładne, ładne. Jedyny sposób, żeby łowić te ryby.
albo mam ładną rybę, albo jest podpięta. Albo wyjątkowa waleczka. No ale jest rybka. Nie. O kurde, taki silny, ale okaz. A czekaj, jaki ładny w ogóle, taki różowy troszeczkę. Minęło już około 2 godzin łowienia, może nawet 2,5. Zbliżam się do 10 tych większych leszczyków, mam też kilkanaście, może jest 20 kilka tych małych rybek. A co z dzisiejszego łowienia zauważyłem, że budowa zestawu nie ma żadnego znaczenia. Największe znaczenie ma przynęta. Jedyna przynęta, której się nie czepiają te małe krąpiki, leszczyki, jest gnojak. No i niestety lub stety muszę łowić na gnojaka, te większe leszczyki. No i przez to też trochę pudeł mi się zdarza, ale to z tym się nic nie poradzi. No co, urwałem zestaw tu jeden, że tak powiem, pływa mi ze spławik gdzieś na 15-20 metrze. Coś tam musiało być na dnie, zwijałem zestaw, zaczepiłem i mam, że tak powiem, po środku drogi spławik. Także coś tu na dnie zalegało jakoś solidnego, że mi aż za cały zestaw urwało. Pewnie jakieś plecionki spinningistów, fedrowców, albo jakiś korzeń, nie wiem. Na bank to coś takiego miękki zaczep, no ale urwała się żyłka. No i tak, no posiedzimy jeszcze z Gosią, zobaczymy na ile będzie wyrozumiała. O, właśnie mam branie, ale takie kurcze. Spudłowałem, tak jak mówiłem, tego gnojaka niełatwo zaciąć. Trochę też kamera akurat mnie podpuściła, bo jak Gosia włącza kamerę, jak mam rybę, to jest co innego, ale jak włączę kamerę i jak... I kolejny leszczyk. Uła, ten jest ładny, zrobimy zaraz zdjęcie. Patrzcie, nie wiem czy widać, ale holowałem rybę. Jakiś zaczep, zahaczyło mi się ryba. Ryba jest na wędce. Do tego jeszcze jest koszyk z rurką antyplątaniową. Najbardziej się boję, że to wszystko się urwie. I dwa spławiki. A spławiki to kasa. Ale w sumie dobrze, że go wyłowiłeś. Jak się uda, to byłoby dobrze, a jak nie, to... To wszystko wiesz. Jak nie, to lipa. Bardzo lipa, bo jestem dwa spławiki w plecy. Shit. No. Minimalną okazję, żeby pokazać wam, jak mogę szybko zmienić zestaw. Otóż sytuacja się wydarzyła taka, że zaczepiłem tu w miejscu. Bardzo, że tak powiem, miałem w stanowisku coś, jakieś plecionki, koszyczki, rurki antysplątaniowe były, zahaczyłem i stała taka sytuacja, że urwałem dwa zestawy. Po prostu w połowie, gdzieś tak na 15 metrze. Tylko że muszę się przebić do większych ryb, do dna i też muszę założyć większą gramaturę. Więc do tej odległościówki co miał jeszcze jedną. Jak mam 1,5 grama, miałem 1,5 grama, co uważam, że jest za mało. Biorę sobie zestaw, ten zawijam, ten co miałem 1,5 grama na tej jednej wędce. Biorę sobie 2-gramowy zestaw. Biorę sobie 2-gramowy zestaw. Który mogę już w tym momencie założyć do...
pomocą Quicksnapa już założyłem zestaw. Biorę sobie przypon. Portfel mi się nie podoba. Wezmę z tego, no, haczyk był wolniejszy. Haczyk 14, bo musi być drobna jaka. Tylko że mam spławik jeszcze z delikatnego zestawu. Ale założony tam, także widzicie, już mam założony zestaw 2-gramowy, ale na spławiku jest tylko jest 1,5 grama do założenia, więc muszę zmienić spławik. A że spławik mi się udało wydobyć, to po prostu szybkim ruchem zmieniam spławik. Już mam gotowy zestaw, już wygruntowany zestaw na mnie. Tylko tu problem jest, mam dwa nośniki na wędce. Ale zaraz zobaczymy, który to który jest prawidłowy, bo tu mam na innym wędkach tylko po jednym. Zobaczyć, czy dolny, czy górny, widzę, że to ten dolny. No i zobaczcie, już w ciągu chwili, można powiedzieć, że jestem w stanie sobie zestaw, tylko obniżę obciążenie jeszcze, żeby to było nieatrakcyjne dla tych małych ryb. Mogę zarzucać. Sami widzieliście, że to była chwila. Ostatnie chwile nad łowiskiem. O kurde, jak gościa mówi, że ostatnie chwile to ostatnie chwile. Już jestem tak zdesperowany, że muszę łowić na 2 gnojaki. Bo te małe to nie dają w ogóle racji. Jeszcze ten... dodatkowy zaczep, także... Nie w tą rękę, co zawsze wziąłem ryby. Mam dziś dość. Jeszcze ja ten, też, bo zimno. Jeszcze ten głupi zaczep, no. Rano było cieplutko, a już nie da się wytrzymać. Kosztował mnie jeden spławik, no. Nie ma lekko z tymi rybami. Kupię ci na dzień chłopaka. No to w sumie już mamy prezent z głowy. Spoko, mam taniej. Już myślałam. Gosia już mnie, że tak powiem, pogania, żebym kończył. No to na koniec chciałbym wam pokazać. Wiadomo, rybki będą, ale to jeszcze mam wędkę zarzuconą. Czymś takim dolęcałem. To jest glina z robakami. Oczywiście robaki wiecie skąd ja biorę. Prokarpa. I jeszcze gliną. Tą glinę. Oczywiście mieszanką. To uznałem, bo co wam dzisiaj pokazywałem, glinę 1:1. Tu jest kastek. Tylko i wyłącznie. Bo nie chciałem dawać do tego jokersa, żeby to za bardzo nie biło, nie pracowało. No, tak to wygląda. Na haczyk. Na haczyku. Królowała taka glizda, dendrobena. Czemniczka. Dendrobena, myślę, że to jest jakieś 2-3. To jest jakaś 3-4 rozmiar.
dobrze, miałem trochę mieszankę tych robaków, to miałem i dwójki, i trójki, i czwórki, różne miałem te robaki. I jak zakładałem jakąś małą dwójeczkę, to od razu miałem tego małego leszczyka, ewentualnie krąpika. A o te ryby mi dzisiaj nie chodziło, także dobrze miałem te robaki. Ochotka, tak jak ja zawsze łowię leszczyki na ochotkę, tak dzisiaj to w ogóle odpoczęła sobie. Bo myślę, że bym złowił jedną, znaczy na sztuki na pewno ryb dwa razy tyle, ale na pewno bym tych połowę mniej, na pewno tych większych bym złowił na 100%. Albo nawet jeszcze mniej niż połowę. Myślę, że 4 ryby maksymalnie złowię, jakbym łowił na ochotkę. Bo po prostu nie dolatuje do dna na normalną przynętę. Tak to wygląda wszystko. No i co, będziemy się zwijać. Dzisiaj z przygodami. To stanowisko to też było na własne życzenie. No, z jednej strony, skąd miałem wiedzieć, że coś to pod wodą się znajduje. Nie da się takich rzeczy przewidzieć. I szczególnie, że po 2 godzinach łowienia dopiero można po 1,5 godzinie łowienia zaczepiłem pierwszy zestaw, później kolejny zestaw. I wyszło jak wyszło. No, dobrze mam taką możliwość z tymi korygowania zestawami, że dosłownie chwilę sobie zmieniłem, no i złowiłem jeszcze na to 2 ryby chyba, albo 3 większe, no i kilka mniejszych. I tak to wygląda. Zaraz wam rybki pokażę. Coś tam się udało złowić. Ogólnie nie było jakiegoś szału. Inaczej by było, jakbym łowił tylko te większe i bym mógł łowić na ochotkę i tak jak trzeba te ryby było łowić, a nie tak jak byłem zmuszony, żeby łowić. Także już zwijam zestawik, pokażę wam właśnie, jak był skonstruowany. Haczyk, Gosiu, możesz się zbliżyć do mnie. Haczyk 14. Tego nie wiem, czy... Okej. Haczyk 14. Na 30-centymetrowym przyponie. Prawie cały przypon na dnie, to jest lekko nad dnem. Ryba jak unosi przypon, to wtedy unosi to i dzięki temu mam ładną sygnalizację brania. Tu mam skupione obciążenie około 1,5 grama. No i tu mam spławik. I tu nas spławik jest zblokowany. To widzieliście, jak ten zestaw jest skonstruowany. Tu mam stopy, tam mam stopy żyłkowy, to praktycznie mówiłem takim zestawem, jak było w planach. Próbowałem zbić całe obciążenie. Pierwsze 2 ryby złowiłem chyba czy jedną, ale to w ogóle nie miało znaczenia budowa zestawu, tylko i wyłącznie co było na haczyku, bo tylko te małe ryby się na jaka nie czepiały, a resztę się czepiały. Patrzcie, woda jest zupa. Ciekawy, zobaczycie, ile ryb pójdzie. Ja jestem przekonany, że praktycznie wszystkie odpłyną. Patrzcie, widzicie? Wszystkie odpłynęły ryby, wszystkie. Właściwie wyhaczamy ryby, szybko je, nawet jak chcemy robić zdjęcia. Zobaczcie, ryby nie były w ogóle... Jedna tam wyskoczyła na beton, ale ogólnie starałem się, żeby nie miały z betonem w ogóle... Były na ręczniczku. Były na ręczniczku i właśnie o to chodzi, żeby tych rybek nie niszczyć. I widzicie, niby gorąca woda, niby upał, niby ryby padają, a można tak łowić, żeby tych rybek nie uszkadzać. No i właśnie o to chodzi, żeby to tak robić. A nie, że ryba spadnie i skacze po betonie, albo robią sobie zdjęcia zawodnicy o siatkach i na betonie z leszczami pozują. Tak nie można, tak nie można. Także słuchajcie, dziękuję, że oglądaliście film. Zobaczymy, czy jeszcze obejrzycie. No i co, zachęcam Was do subskrybowania i obserwowanie mojego profilu.